15 marzec 2024 rok. Jesteśmy drugi dzień na trociach na Bałtyku. Woda spokojna, klarowna woda. Warunki idealne. Wczoraj padło kilka rybek. Także coś się działo. Ryba wchodziła no na krótką chwilę, co prawda, no ale była. Co jakiś czas pokazywała się. Były jakieś spławy. No zobaczymy, co dzisiaj dzień przyniesie. Mamy nadzieję, że coś przyniesie pozytywnego dla nas wędkarzy. Zobaczymy, co to będzie. Pogoda bajka. Coś pięknego. Masa drobnicy pod brzegiem. Ale woda czysta, co? Ale zobacz, ile drobnicy. Zobacz, pływają. Ale tego jest. Ale woda normalnie bajka, nie? No dobra, zaczynamy. Całe morze troci, nie? O, tutaj jest jak ten krzak na brzegu, to tutaj jest ten zaczep pieprzony. Wczoraj to człowieku kotwicę odgięłem, ale wyjęłem. Dobra kotwica, zaczepowa. O, przerwa, ryby nie biorą. Trzeba popływać. A kolega testuje kombinezon suchy. Nie ma jak to w marcu popływać w Bałtyku. Zobacz. Takiemu to dobrze. O. Woda ciepła, słońce świeci. Woda ciepła, słońce świeci. Ale mówisz, gdybyś był na głębszej wodzie, to nóg już nie opuścisz, ciężko. Nie? Ciężko jest. Ciężko jest. No właśnie. Ciężko, bo tu powietrze unosi. No. Oj, ciężko, bo tu już jest powietrze. Wszystko? No, ciężko się obrócić. Aha. Wszędzie powietrze, tutaj, tutaj. I ciężko stać na nogi. Dobry sprzęt. Suchutko. No, i gaciak. Sunęło.